Siema, dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać dwuczęściową formę silikonu odlewniczego na przykładzie pistoletu do tracer. Lecimy. Do wykonania formy będą nam potrzebne pistolet na jakiejś podkładce, trochę kartonu, plastelina oraz silikon. No i trochę kleju na gorąco, ale tego nie będę wrzucał w kadr. Pierwsza rzecz, którą robimy, to przyklejenie kartoników w obrysie naszego pistoletu. Do tak przygotowanego pudełka upychamy dookoła przedmiotu plasteliny termiczną. Można to zrobić w odwrotnej kolejności. Pierw dookoła obkleić plasteliną, potem dokładać to. To już zależy, jak tam będzie wygodnie. Kolejnym krokiem jest odmierzenie odpowiedniej ilości silikonu formierskiego i odtwardzacza. Przyda nam się do tego waga elektroniczna, najlepiej gramowa, ponieważ będzie można bardzo dokładnie wszystko odmierzyć. Tak przygotowaną formę możemy spikać rozdzielaczem do form, ale ja tego nie zrobię. Uważam, że to jest niepotrzebne. Silikon nalewamy jak najmniejszą stróżką, ponieważ jak nalejemy za szybko, to mogą nam się dostać bąbelki i forma będzie niefajna. A wyschłą możemy ściągnąć tekturę i wymontować plastelinę, która jest wewnątrz, po to, aby całą formę odwrócić. Znowu obłożyć kartonem i znowu zalać silikonem.
ściągniemy model, z którego robiliśmy formę, możemy przejść do kolejnej części. Czyli mamy formę i tutaj również możemy użyć rozdzielacza do formy, lecz ja tego nie zrobię. Tak zalaną formę zostawimy na około 60-90 minut, aż zgitca sobie zastygnie i potem przechodzimy do rozformowania. Gdy żywica nam już zasnie, możemy przejść do rozformowania formy i wyciągnięcia gotowego odlewu. Jak widzicie, wykonanie odlewu nie jest niczym trudnym. Mam nadzieję, że tym filmem chociaż trochę Wam pomogę wejść w świat odlewania za pomocą silikonowej żywicy. I jeżeli film Wam się podobał, zostawcie lajka, subskrypcję i napiszcie komentarz. Może zrobiłem coś nie tak i macie na to lepszy pomysł. Hej!